Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki ze strony wideomarketing.pl i chciałbym pokazać Ci ciekawe zjawisko, jak Google faworyzuje niektóre filmy, jeżeli skorzystałeś z ich darmowej muzyki. Prawdopodobnie chodzi o to, że pokazują się tam reklamy, no i w pewien sposób są te Twoje filmiki, czy czyjekolwiek filmiki faworyzowane w wynikach wyszukiwania. No i proszę zobaczyć. Fraza prawo jazdy, bardzo ogólna. Klikamy sobie ładnie. I co, mili Państwo, widzimy? Tutaj są tam różne ciekawe filmy, już dosyć ustabilizowane. Natomiast po prawej stronie jest tutaj filmik ze strony z kanału, którym się opiekuję. Klikamy w ten filmik i co widzimy? Co widzimy? No, muzyczka tam jest, jaka sobie jest. Natomiast najważniejsze jest tutaj to, że zawiera treść pochodzącą z Music Shake. No, inna ciekawa fraza, tym razem już z mojego kanału. Nie Medyna, tylko medycyna, cyk, proszę zobaczyć. To są filmy, to są filmiki, które zawierają darmowe filmy i tutaj przy okazji ten filmik też. No, klikamy, żeby udowodnić. Muzyka okrutna, ale proszę mi wierzyć, że darmowa. No i ten filmik tutaj drugi, ale ten akurat nie jest istotny. Weźmy jeszcze taką frazę, powiedzmy, badania lekarskie. Kompletnie wprawdzie przeze mnie zdominowane, ale mimo wszystko dwa pierwsze wyniki nie są moje, a po prawej stronie widzimy filmik z darmową. No, o, tutaj widzimy, jest tutaj jakiś podany nam wykonawca, Sound System. No, w jednym z poprzednich filmów skrytykowałem to takie wchodzenie Google z reklamami, prawda? O, tutaj jakaś ciekawa reklama. Nie wiem czego, no ale... Natomiast, no, może być to mimo wszystko ciekawy sposób na wypromowanie swojego filmu w konkurencyjnej frazie. Bądź co bądź, reklamy Google aż nie są tak, no, klikalność tam nie jest zbyt duża, konwersja nie jest zbyt duża, o, dopiero pojawia się w 20 którejś sekundzie. Natomiast jeżeli damy tutaj klikalny link, jest jakaś szansa, że internauta, powiedzmy, przejdzie do naszego newslettera. Także na tym kończę. Jeżeli masz jakieś inne ciekawe uwagi na temat reklam Google i faworyzowania przez YouTube swoich reklam, filmików z darmową muzyką i ze swoimi reklamami, także serdecznie zapraszam Cię na mojego bloga wideomarketing.pl.